Witaj. Jeśli na razie po angielsku tylko się jakoś tam dogadujesz, ale masz blokadę i brakuje ci słówek, ale bardzo pragniesz mówić płynnie po angielsku, to posłuchaj. Nie bez przyczyny języka najlepiej uczyć się w wieku od 0 do 2-3 lat. Ale naukowcy, badacze, lingwiści wydają się nie wiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Natomiast uważa się, że jak odkryje się przyczynę tego, że na początku właśnie naszego życia najłatwiej i najskuteczniej uczymy się języka, to wówczas uda się tę wiedzę zastosować w praktyce do języka, do nauki języka angielskiego. Że ta wiedza pozwoli nam w sposób prosty, bezstresowy i skuteczny zdobyć umiejętność mówienia płynnie po angielsku. Jeszcze do niedawna najważniejszym celem w moim życiu, największym dążeniem i największą pasją było odkrycie tej przyczyny. I teraz, gdy ją odkryłem, największym celem, najważniejszym dążeniem, największą pasją w moim życiu jest wdrażanie tej wiedzy w życiu, to znaczy pomaganie osobom takim jak ty w zdobywaniu umiejętności mówienia płynnie po angielsku. Jeśli chcesz dowiedzieć się, dlaczego dzieci uczą się najłatwiej i najskuteczniej języka, i chcesz zobaczyć, jak możesz tę wiedzę zastosować do siebie, żeby zdobyć umiejętność mówienia płynnie po angielsku, zarezerwuj dwuczęściową konsultację o wartości 350 zł. Ona dla ciebie będzie za darmo i zobacz. Dlaczego dzieci uczą się najszybciej i najłatwiej, i co zrobić, żeby zacząć mówić płynnie po angielsku. Wejdź na stronę www.bezpolskichznaków.płynniepoangielsku.pl, czyli www.płynniepoangielsku.pl. Do zobaczenia i do usłyszenia.